W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu, to jest sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej. I panią przewodniczącą proszę o przedstawienie sprawozdania. Komisja Mieszkaniowa spotkała się w połowie lipca o godzinie 18:09 i wobec obecności szefów komisji stwierdza się, że posiedzenie było prawomocne. Przyjęliśmy następujący porządek obrad, stanowicie przyjęcie protokołu w poprzednim posiedzenia oraz przegląd korespondencji bieżącej. Komisja otrzymała pismo z Urzędu Miasta Krakowa w sprawie 5. edycji konkursu ofert pod nazwą Program Zamian. Program ten umożliwia zamianę posiadanego gminnego lokalu mieszkalnego na nowy lokal znajdujący się w budowanym w bieżącym roku budynkach zlokalizowanych przy ulicy Działkowej w Krakowie. I pismo to zostało przekazane panu redaktorowi Kuriera w celu zredagowania umieszczenia stosownego na tej gazetce. Na posiedzenie zakończono o godzinie 18:30. Czy macie państwo jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Mieszkaniowej? Rozumiem, że nie ma.